Na przykład w sypialni daje na oświetlenie 4 razy 1,5, tak żeby można było zrobić podwójne światło. W sensie, żeby na jednej żarówce było, znaczy na jednej żarówce, na jednej lampie, żeby były dwie żarówki osobno włączone. A może być idealnie. Muszę sobie rozmierzyć najpierw przewód. Oczywiście obcinam trochę dłużej, bo trochę dłuższe, żeby nie było problemu później. Te, co nie idą po ścianach, co idą gdzieś tam u góry do lamp, to nie daje paszli, to sobie zrobię później. Ważniejsze rzeczy teraz są. Trochę mi syn pomaga, to zawsze jest łatwiej. Nie wiem, czy z tego ściągnę, bo ostatnio to mi ściągnęło razem z... Muszę tu najpierw dalej zobaczyć. No właśnie. Ściągnęło mi razem z izolacją. Może dlatego, że jest... Nie, rozkręcone jest na maksa. Dobra, trzeba użyć metody tradycyjnej. Bez niektórych narzędzi można się obyć, ale one ułatwiają i nieraz warto zapłacić 50 czy 80 zł. O, głębokie puszki, ciężko się. No i dobra, i teraz tylko przymocować przewód i będziemy montowali peszel już górą. Jeszcze jedno będzie potrzebne. I dobra, trzymaj młotę i podaj mi wkrętarkę teraz. Ale tamtą drugą, udarową. No i teraz przewód musimy zamontować do...
I teraz kwestia, czy dołem, czy chyba tutaj z boku pójdę w ten sposób, bo tu jeszcze będą inne przeszły, to żeby mi nie przeszkadzały. No, żebym to krzywo zrobił. Brzydko, brzydko, brzydko. Czy to prosta, tylko że... Dobra, muszę to poprawić. No, tu już poprawiłem. I lecimy dalej, aż do rozdzielnicy. Czy rozdzielni, jak to woli. No, i tak dalej.